sieć rzeczna w Polsce. Zapraszam Was na temat o rzekach. Cele tej lekcji będziemy wskazywać sobie zlewiska Polski. Powiemy sobie o cechach charakterystycznych do rzeczy w Polsce oraz ustrój rzek Polski. No, poznamy też najdłuższe rzeki w Polsce. Będziecie też pracować z mapą, o czym na końcu lekcji. Myślę, że ciekawy, fajny temat. O wodach płynących w naszym kraju. Punkt pierwszy, zlewiska. No to najpierw mapa Europy. Za chwilę Wam wszystko napiszę, więc nie musicie notować. Proszę, żebyście popatrzyli na razie na tą mapę. Potrzebuję pióro. Mamy mówić o zlewiskach Polski. Krótkie przypomnienie definicji. Zlewisko to obszar, z którego wszystkie wody wpływają do jednego morza lub oceanu. No to na moje pytanie tak. Z terenu Polski do jakiego zbiornika wodnego, morza lub oceanu spływają wody? Myślę, że nie trudno byście odpowiedzieli, że jest to Morze Bałtyckie. Zaznaczę sobie je jedynką. No i faktycznie, zobaczcie, większość, czyli całe dorzecze, po którym płynie Wisła i Odra, faktycznie wody Polski będą płynąć do Bałtyku. Ale będą malutkie części, malutkie, gdzie rzeki popłyną z gór w kierunku południowym do dwóch rzek, do Dniestru i Dunaju, dlatego Wam je tutaj pokazuję. I z tych rejonów wody popłyną do Dwójki i Dwójka to jest Morze Czarne. Jeszcze jest jedna sytuacja, zobaczcie na źródła rzeki Łaby, jak one są blisko w Polsce. I znajdą się też rzeki, które będą dopływać do Łaby i z Łaby, Łaba ma swoje ujście w Morzu Północnym, to jest Trójka. Więc jeszcze raz, chociaż ten Morze Bałtyckie jest faktycznie najważniejszym zlewiskiem w Polsce, pamiętajcie, że kawalątki Polski będą należały do zlewisk Morza Czarnego Dwójka i Morza Północnego Trójka. No to teraz sobie to wszystko zapiszmy i jeszcze raz powtarzam. Po pierwsze, zlewisko to obszar, podkreślam Wam ten wyraz, pamiętajcie, zawsze czepiam się tego na lekcji, jak mówicie, że zlewisko to wszystkie rzeki, nie można tak mówić. Zlewisko to jest teren, obszar, z którego wszystkie wody spływają do jednego morza lub oceanu. No i teraz na terenie Polski mam następujące zlewiska. Zapiszcie sobie proszę te udziały procentowe. Najwięcej Morze Bałtyckie, no ta przewaga jest tu ogromna, 99,8%. No i uwierzcie mi, że na maturze na ogół nie spytają Was o tą przewagę, tylko właśnie spytają Was o te wyjątki. Do Morza Czarnego, tak jak Wam przed chwilą zaznaczyłam, poprzez Dunaj i Dniestr, dwie rzeki, które mają źródło w naszym kraju i z niego odpływają za chwilę, Orawa i Strwiąż, proszę zapiszcie te nazwy, będą zlewiskiem Morza Czarnego. I przy Morzu Północnym Łaba płynęła do niego i dwie znowu rzeki Izera i Orlica. Zatrzymajcie slajd, przepisujcie dokładnie zlewiska wraz z rzekami. No i teraz idziemy dalej, przepraszam, analizujemy sobie tą sieć i mam główne rzeki w Polsce i teraz idziemy do pojęcia troszkę niższego niż zlewisko. Będę za chwilę mówiła o dorzeczach. Żeby takie dorzecza wyznaczać, muszę znać to słowo, dział wodny, tą definicję, dział wodny, obszar, granica oddzielające z sobą sąsiednie dorzecza. Ten dział wodny przyda nam się do matury, bo widziałam na przykład takie zadania do mapy topograficznej, że trzeba gdzieś tam coś stwierdzić, czy coś jest położone na dziale wodnym, czy w którym dorzeczu, więc musicie pamiętać, że dział wodny to jest ta linia, która rozgranicza dorzecza. To na przykładzie Polski mam dwie największe rzeki w Polsce, Wisłę i Odrę i dwa dorzecza. I teraz chcę narysować dział wodny, czyli granica, z którego terenu będą wody uchodziły do Wisły i Odry. No to zobaczcie, rysuję ten dział wodny. No powinnam tu nie przejechać, nie udało mi się, ale narysowałam dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły
a dorzeczem Odry. Pomiędzy dorzeczem Wisły a dorzeczem Odry. No to dział wodny umiemy skonstruować i teraz przyjrzyjmy się tym właśnie dorzeczom. No i wcale nie mamy tylko dorzecza Wisły i Odry w Polsce, chociaż faktycznie są one najważniejsze. Skupiamy się teraz na dorzeczach, bo o zlewiskach już się nauczyliśmy. Zapisujemy sobie zatem. Mamy dorzecze Wisły największe, dorzecze Odry, kolor zielony Wisła, kolor pomarańczowy dorzecze Odry. No i teraz idziemy dalej. Mam dorzecza na trzecim miejscu według wielkości, ten kolor fioletowy, dorzecza pobrzeża Bałtyku, czyli tereny, z których rzeki bezpośrednio będą nam uchodzić do morza. Mam dorzeczy rzeki Niemen, dorzecze Niemna, kolor żółty, północny wschód Polski, Suwałki, zlokalizujcie sobie go. No i dalej dorzecza, o których mówiliśmy dzisiaj i teraz możemy je sobie dokładnie namierzyć. Dorzecza Łaby. No i teraz zobaczcie, tu są te niebieskie skrawki. I dorzecza Dunaju i Dniestru. No tak jak mówiłam, obszar Karpat i Sudetów. Stąd te rzeki będą uchodzić do innych zlewisk. W procentach wygląda to tak. Dorzecze Wisły dopiszcie sobie 55,7%, Odry 33,9%, Pobrzeża 9,3%, Niemna 0,8%. I jeszcze raz definicja dorzecza, podkreślam, dorzecze to obszar, po którym spływa woda wraz z dopływami do jednej rzeki. Jeszcze na chwilę zostaniemy sobie przy tych dorzeczach i jeszcze raz na nie popatrzymy. Cechą charakterystyczną dorzeczy jest ich asymetria i chciałabym, żebyście zapisali sobie to pierwsze zdanie. Ono jest bardzo ważne. To zdanie będzie nam tłumaczyło wygląd naszej sieci rzecznej i teraz pokażę Wam tą asymetrię. No zobaczcie, spójrzmy może najpierw na dorzecza Wisły. Dorzecza prawe Wisły, czyli miejsca, z których, obszary, po których płynie woda. No to spróbuję Wam tutaj zaznaczyć dorzecze prawe. No i jest ono zdecydowanie większe niż dorzecze lewe. I teraz zastanawiające jest to, mam takie rzeki, które jeśli chodzi o odległość, zdecydowanie bliżej miałyby do Wisły, a płyną do Odry. No i teraz dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy nachylenie terenu, najniższy teren polski, czyli ten ciemnozielony kolor, jak się uczyliśmy o krainach geograficznych, jest na północnym zachodzie. No to woda zgodnie z nachyleniem terenu płynie w tym kierunku. Zobaczcie, że wszystkie rzeki płyną na północ albo na północny zachód. Stąd właśnie dlatego dorzecza lewe są mniejsze niż dorzecza prawe. Czyli piszemy sobie wniosek, prawe dorzecza obu rzek są znacznie większe od lewych. Stosunek dorzecza lewego do prawego i mam tutaj ten stosunek wielkościowy w proporcji, możecie ją też zapisać. No i przyczyna, dlaczego tak jest, nachylenie Polski na północny zachód. Przepiszcie wszystkie informacje z tego slajdu. Kolejna istotna rzecz przy rzekach Polski to jest ustrój naszych rzek. Ustrój, inaczej reżim rzeczny. Zobaczcie na wykresy, ucząc się z hydrosfery, bardzo dużą uwagę przykładałam do tych wykresów. Często pojawiają się na maturze. Co my tu na nich widzimy? Ile wody przepływa w danej rzece w poszczególnych miesiącach? Mamy tutaj ustrój naszej najdłuższej rzeki Wisły. Czyli ustrój rzeczny to jest sposób, w jaki kształtuje się przepływ rzeki w ciągu roku. Inaczej powiem, przez co zasilane są wody, czyli co powoduje to, że w ciągu roku nasza rzeka Wisła nie ma takiej samej wysokości wody we wszystkich miesiącach. No, akurat moi uczniowie mieszkają bardzo blisko Wisły,
bo mieszkamy w Toruniu i przemieszczając się gdziekolwiek po naszym mieście, tą Wisłę się co chwilę przekracza i mija. I my w ciągu roku bardzo wyraźnie widzimy te wahania wody na Wiśle. Mamy miesiące, w których nasze miasto jest podtapiane, okoliczne miejscowości zalewane, a mamy takie miesiące, gdzie poziom wody w Wiśle jest tak niski, że przejeżdżając przez nasze mosty widzimy aż takie piaszczyste łachy, które się wynurzają z dna. No i teraz właśnie będziemy sobie to analizować. Pierwsza rzecz to jest to, że te nasze polskie rzeki mają ustrój śnieżno-deszczowy. Zapiszcie to koniecznie. Przypominam Wam, że mogą rzeki mieć jeszcze ustrój lodowcowy, co u nas nie jest realne, bo nie mamy w górach już teraz lodowców. Może być sam ustrój deszczowy, tak jak na równiku, bo znowu oni nie mają szansy na śnieg. Oznacza to, że my w ciągu roku będziemy mieć dostawy takiej ekstra wody do rzeki albo z deszczów, albo ze śniegów, a później z roztopów. No to ci, którzy mieszkają w Polsce Północnej, powiedzą, gdzie pani w ostatnich 2 latach widziała ten śnieg, no bo faktycznie mamy takie zimy, że są bez śniegu, ale pamiętajcie, że to u nas w Polsce Północnej śnieg w górach. Teraz nagrywam ten filmik 30 października i wiem, że już w górach spadł śnieg w tym roku, więc on na pewno będzie i te roztopy na pewno też się pojawią. No i teraz patrzymy sobie na ten wykres i zapisujemy coś bardzo charakterystycznego. Musicie zapamiętać ten ustrój deszczowy naszej Wisły, bo jeśli pojawi się zadanie na maturze z ustrojów deszczowych, to na ogół właśnie na wykresach dostaniecie różne rzeki na świecie, w tym zapewne właśnie naszą Wisłę, więc dlatego jest ją warto zapamiętać. Albo sobie zapamiętajcie, żeby przed sprawdzianem zajrzeć jeszcze do podręcznika, albo spróbujcie sobie przerysować jakkolwiek ten wykres, na którym najważniejsze jest zaznaczyć miesiące, w których tej wody w Wiśle statystycznie najczęściej jest najwięcej. I zobaczcie, zaznaczam pierwszą górkę. Pierwsza górka to jest marzec i kwiecień. No to czemu w marcu i kwietniu jest więcej wody w Wiśle? To jest tak zwane wezbranie wiosenne i to wezbranie wiosenne będzie właśnie przez te roztopy śniegów, które właśnie w górach, bo znowu możecie powiedzieć, co, tak późno roztopy, no w górach troszeczkę inaczej niż w Polsce Północnej. No i później jakby te roztopy się kończą, ale ciągle jestem ponad średnią i teraz od maja do lipca mam drugie wezbranie, które będzie w Polsce nazwane wezbraniem opadowym. To są miesiące, w których w Polsce najwięcej pada. No i z tych największych powodzi na świecie, to właśnie na świecie, w Polsce, to właśnie te wezbranie opadowe zrobiło najwięcej szkód. No a powodź, którą ja pamiętam, zwana powodzią stulecia, która była w lipcu 1997 roku, no nie da się o niej zapomnieć, bo wtedy zginęło 114 osób, 56 w naszym kraju, były gigantyczne straty, cały kraj sobie pomagał, no i zwłaszcza rejony Polski Południowej były dotkliwie tutaj zalane. W miesiącach jesiennych, czyli tak jak dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, zobaczcie, mam tak zwaną niżówkę jesienno-zimową. No i tutaj tak, zobaczcie, mało paruje, mało pada, nie ma jeszcze roztopów śniegu, więc dlatego stan wody będzie bardzo niski. Punkt 5. Źródła. Skąd te nasze rzeki płynące po Polsce sobie wypływają? Te miejsca będziemy nazywać obszarami źródliskowymi. No i skąd, jak sobie tak popatrzycie na mapę Polski, mamy źródła rzek? Oczywiście przede wszystkim w górach. Karpaty i Sudety to będą główny obszar źródłowiskowy w Polsce. Tam będzie zaczynać się najwięcej naszych rzek. Drugim takim obszarem są wyżyny i wymieniłam Wam rzeki, które mają początek swojego biegu na wyżynach
I mamy też rzeki zaczynające się na pojezierzach, i to będą te rzeki, które będą bezpośrednio wpływać do morza. Przepiszcie proszę te główne źródła. No i teraz mówiłam o tych podwyższonych stanach wód. Tutaj troszeczkę chcę Wam o tym dopowiedzieć. Powodzie w Polsce. No i mamy cztery typy powodzi w Polsce, takich głównych. I najważniejsze z nich, czyli te, które będą występować najczęściej, to właśnie te powodzie opadowe, spowodowane silnymi opadami na dużym terenie. Drugie, powodzie roztopowe, których będą przez gwałtowne topnienie śniegu. Trzecie, powodzie zimowe, kiedy nasilą nam się zjawiska lodowe i zatamują nam swobodny przepływ wody w rzece. I czwarte, powodzie, o których dziś jeszcze nic nie mówiłam, to są powodzie sztormowe. Powódź sztormowa będzie dotyczyła tylko terenów występujących na wybrzeżach, a jej przyczyną będą silne wiatry. No i fajnie to obrazuje to słowo, które potocznie się mówi na te powodzi, cofką. Cofka to będzie wtedy, kiedy macie sztorm na morzu, rzeka próbuje wpłynąć do morza, ale tam jest sztorm, w związku z tym nie daje rady, bo mam wiatr od morza. No i wtedy ta woda w rzece zaczyna się rozlewać, bo nie jest w stanie wpłynąć do morza. Takie cofki co roku gdzieś nas o tym informują, że mamy z nimi styczność w Polsce. Głównie zobaczcie teraz na ten wykres powodzi. Tutaj musicie ładnie potrafić tłumaczyć, dlaczego w tych miesiącach występują powodzie. No więc powodzie sztormowe między grudniem a lutym będą pojawiać się w Polsce najczęściej. Roztopowe i zatorowe, zatorowo-lodowe, czyli te, które będą związane z tymi stopnieniem i zjawiskami, to będzie koniec zimy, początek wiosny. No i opadowe, tak jak już mówiłam, pora letnia. No i punkt siódmy, najdłuższe rzeki w Polsce. No i tak, jedni lubią mapy konturowe, inni nie lubią, ale słuchajcie, damy radę. Wybrałam 20 najdłuższych rzek w Polsce. Bardzo proszę, żebyście je teraz przepisali. Wisła, Odra, Warta, Bug, Narew, pierwsza piątka. Zobaczmy na długości rzek. Długość Wisły 1047 km. No i do ostatniej aż rzeki Drawy poproszę, żebyście przepisali. Mamy więc tutaj bardzo dużo dopływów Wisły i Odry. Po przepisaniu rzeki poproszę o wydrukowanie mapy konturowej, która jest na stronie naszej szkoły. Link też podaję w opisie tego filmu. Wody Polski, chyba nazwałam tą mapę. No i drukujemy mapę, po czym cyferkami nanosimy sobie te rzeki. Bardzo fajnie, jak sobie te rzeki kolorami zaznaczycie. Proszę całą rzekę zaznaczyć, od źródła do ujścia, podpisać. No i będzie czekała nas z tego kartkówka. Proszę wydrukować, tak też włożyłam w tym pliku, dużą mapę. Zróbcie sobie ją na całą kartkę i starajcie się tak zgrabnie pisać te cyferki, ponieważ następny temat lekcji to są jeziora w Polsce i je też tutaj bardzo wyraźnie widać. Będziemy na tej samej mapie zaznaczać także jeziora, więc proszę zróbcie to czytelnie. Wyjdzie nam taka ładna mapa rzek i jezior w Polsce. No to najważniejsze rzeczy się dzisiaj nauczyliśmy. Wiemy, jakie zlewiska są w Polsce, wiemy, jakie dorzecza i jaki jest ustrój rzek Polski. Nauczymy się też najdłuższych rzek Polski i wskazywać ich na mapie. Dziękuję.